30 stycznia, mimo fatalnej pogody, bo przy szalejącej nad regionem wichurze, 250 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulicę Słupska, by zbierać pieniądze na zakup sprzętu do diagnostyki wzroku u najmłodszych pacjentów. Mieszkańcy tego dnia mogli bawić się w trzech miejscach, gdzie odbywały się finałowe wydarzenia. Było dużo muzyki, atrakcji dla maluchów i oczywiście licytacji fantów, gadżetów i darów, zarówno od firm, jak i osób prywatnych. Ale w sumie imprez z okazji 30. finału WOŚP w całym mieście odbyło się ponad 20. Zbiórki nie skończyły się 30 stycznia, bo do połowy lutego trwały aukcje prowadzone przez słupski sztab na platformie Allegro. W Teatrze Rondo odbyło się oficjalne podsumowanie 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Władze sztabu i władze miasta podziękowały wolontariuszom, ale również partnerom i darczyńcom. Wówczas też poznaliśmy ostateczną kwotę, jaką udało się zebrać w Słupsku. To 234 583 zł i 46 groszy. Ten wynik jest dużo lepszy niż ubiegłoroczny, gdy zebrano nieco ponad 200 tysięcy złotych. Niewiele zabrakło do pobicia rekordu sprzed 2 lat, gdy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy słupski sztab zebrał ponad 250 tysięcy złotych.